Tak, także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Reklama. Reklama za reklamą. Po co ta reklama? Po co komu ta reklama? A byłeś wczoraj w tym show na jubilerskiej? W tej galerii propaganda. No ale tam było o 17, a ty miałeś czas 14, 15, 16. Skromnym zdaniem wartość tej konferencji naukowej w tak ważnym dniu 13 maja 2017 roku skupiła się i dotknęła jednego, właściwie z dwóch najważniejszych zagadnień, a mianowicie przyczyny wszechświata i całej przyrody, a tym samym i człowieka, i oczywiście drugi wielki temat to jest kwestia, jak nadać światu czy człowiekowi ten wymiar eschatologiczny, czyli wiecznego istnienia. I wydaje mi się, że zawsze to trzęsienie ziemi ma swoje epicentrum i tak też jest i przy tym zagadnieniu, a mianowicie to poruszenie jest dlatego tak głębokie, przede wszystkim w tych środowiskach zideologizowanych, częściowo tutaj nadmienionych przez ojca Grzegorza, a to dlatego, że dotknęliśmy centralnej prawdy, że Bóg objawiony w Jezusie z Nazaretu, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, jest kreatorem całego wszechświata. I wydaje mi się, że to jest prawda centralna. I na tej prawdzie katolickie chrześcijaństwo już od ponad 2000 lat rozwija tak zwaną racjonalność kreatywną, ale w ścisłym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że kreatora mamy tylko jednego. Żaden człowiek, ani żaden anioł nie może być kreatorem. Z prostej racji, ponieważ nie może działać ex nihilo. My zawsze mamy do dyspozycji materiał, czy pewne wzory, czy prawzory do dyspozycji. Czyli żaden anioł i żaden człowiek nie działają ex nihilo. Taki typ działania przysługuje tylko jednemu, to znaczy Bogu, jako kreatorowi. I to, że rzeczywiście i wtedy na tej centralnej prawdzie Boga kreatora chrześcijaństwo katolickie podarowało ludzkości coś niezwykłego, a mianowicie racjonalność kreacyjną, że kosmos, a w nim człowiek, mają swoją prarację w Bogu objawionym, który każdą bytowość wszechświata nie tylko stworzył, nie tylko podtrzymuje w bytowości, czy uzdrawia, czy umacnia, czy oświeca, lecz co więcej, każdą bytowość, czyli każdy atom wszechświata jest dziełem Boga kreatora, czyli został pomyślany w wiecznym rozumie boskim. I to jest właśnie ten szczyt namysłu ludzkiego rozumu nad wszechświatem. Z jednej strony szczyt, a z drugiej strony ten, można powiedzieć, sprzeciw, tak? Bo moglibyśmy powiedzieć, z czego to wynika, że człowiek
no, zaczyna się spierać, że człowiek zaczyna negować to, co wydaje się dla nas oczywiste, bo ten namysł czyni od samego początku. I teraz jak to się dzieje, że zaczyna być, dochodzić inna racja tutaj do głosu i zaczyna się ten spór. Gdy myślimy o ten spór akademicki, to widzimy, wiemy, znamy to, że te dwie strony cały czas między sobą konferują, ale dziś jeszcze, jak ksiądz profesor mówi, jakoś jest to podparte ideologią, czyli pewną siłą, tak, siłą oddziaływania czy próby przełamania tego właściwego spojrzenia na Boga i na świat i tym samym na człowieka. To wynika z bardzo takiej w sumie prostej racji, a mianowicie z faktu, że jako ludzie jesteśmy istotami duchowymi, czyli zdolnymi do rozumowego namysłu nad tym, co jest, czyli nad całym wszechświatem, nad sobą samym, ale także i nad Bogiem transcendentnym względem świata, czyli istniejącym poza tym wszechświatem. A tylko w szczególny sposób, w ramach czasoprzestrzeni kosmosu, jak na przykład w Przenajświętszej Hostii. Ona jest po prostu realną bytowością Boga Najwyższego. Ale to jest specjalny sposób bytowania, tak zwany sakramentalny, w czasoprzestrzeni. Ale generalnie istnienie Boga jest zawężone, w pewnym sensie można tak powiedzieć, czy w ścisłym sensie mówimy, że Bóg istnieje w wieczności, w swoim domu wiecznym. I dlatego tutaj człowiek jako istota rozumna i wolna staje przed następującą, wykluczającą się alternatywą. Jako istota rozumna poznaję rzeczywistość, ale nie tylko rzeczywistość taką, jaką ona jest. Na przykład powiem, że to jest człowiek, to jest zwierzę, to jest roślina. Lecz co więcej, człowiek w swoim rozumie pyta o genezę tego bytu, czyli o przyczynę siebie. Tak, pyta o siebie, tak, tak o zwierzę czy roślinę. Pytamy o to i to charakteryzuje człowieka. I zresztą dzieci na pewnym etapie rozwoju swojego duchowego stawiają pytanie dlaczego. A co to jest za pytanie? O przyczynę. I czyli dziecko w swoim naturalnym rozwoju pyta o przyczynę. Chce znać przyczynę. Nie tylko pyta, co to jest, czyli wtedy pyta o istotę. Chce się zapoznać z istotą szklanki, więc pyta mamusi albo tatusia, mamusiu, co to jest? Mamusia odpowiada zgodnie z naturą pytania, odpowiada to, co jest naturą tego bytu, czyli że to jest szklanka, dziecię umiłowane. I już dziecię odbiega i już jest szczęśliwe. Ale przychodzi następny etap i dziecko nie zadawala się tym, że ta szklanka jest szklanką. A dlaczego ta szklanka jest szklanką? Czyli pyta o przyczynę. I tak samo, jeżeli pytamy o kosmos, czyli o całą rzeczywistość czasoprzestrzenną, w której znaleźliśmy się jako istoty rozumne i wolne, to nie zadawalamy się zapoznaniem z naturą kosmosu, że to jest człowiek, to jest zwierzę, to jest roślina, to są planety, galaktyki, drogi mleczne i tak dalej. Tylko rozum ludzki stawia pytanie o genezę wszechświata. I tutaj rzecz zdumiewająca, że już rozum pogański, czyli rozum metafizyki greckiej, w osobach Sokratesa, Platona i Arystotelesa odpowiedział na to pytanie, że tą ostateczną prawacją musi być jeden Bóg. A w jakiej epoce żyją Sokrates, Platon i Arystoteles? W epoce wielobóstwa, czyli politeizmu. To znaczy, że w powszechnej świadomości ludzi było przekonanie, także powszechne, że istnieje wielu bogów. Czyli to nie było takie idealne środowisko, jeżeli chodzi o namysł człowieka nad światem. Tak, bo
rozum ludzki ma pewną drogę za sobą. I dlatego Sokrates pyta Eutyfrona, czy ty jesteś pewien, że istnieje wiele bogów i to takich, którzy się zwalczają ze sobą? A on mówi, jakżeby nie. Przecież wszyscy tak myślą. A Sokrates dodaje, ale czy to jest prawdziwe? Więc to nie jest zwątpienie Sokratesa w istnienie absolutu, tylko to jest otwarcie drogi do właściwego, racjonalnego namysłu nad absolutem. I coś, co jest zgodne ze strukturą naszego intelektu, że u podstaw wielości musi istnieć jeden byt, czyli u postaci pluralistycznego kosmosu musi istnieć jeden Bóg, który stanowi tę prorację. Księże profesorze, nim będziemy kontynuowali naszą rozmowę, chcielibyśmy posłuchać pana wojewody lubelskiego, tak żeśmy rozmawiali ze sobą, że jeżeli jest taka możliwość, jest z nami pan Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Witamy serdecznie na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja, panie wojewodo. Kłaniam się, szczęść Boże wszystkich. Witam telewizorów, radiosłuchaczy i was w studiu, zwłaszcza jako profesora i co prowadzącego. Panie wojewodzie, bo w kwestii tego takiego może być atakowania księdza profesora, że mówi prawdę, środowiska różne, a przede wszystkim takie ekocentryczne. Wczoraj tak pan Konrad Tomaszewski, pan dyrektor generalny Lasów Państwowych, mówił, że to te środowiska jak gdyby tak się próbują srożyć. Jak pan patrzy na ten problem? Ja myślę, że zacznę taką uwagą wstępną, tę moją krótką wypowiedź, ciesząc się, że jestem na antenie Radia Maryja, Telewizji Trwam, ciesząc się, że jest w studiu ksiądz profesor Tadeusz Bus. Otóż dzwonię bardziej jako katolik, jako pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Instytutu Lubelskiego i Wydziału Prawa, można powiedzieć, nie wiem, ksiądz profesor może się nie obrazi za moją śmiałość, ale jako kolega z pracy księdza profesora, aniżeli jako wojewoda lubelski. Chcę powiedzieć, że jestem ogromnie dumny z faktu, że Katolicki Uniwersytet Lubelski, który już od prawie 100 lat kształci Polaków i służy Polsce i wydał wielu wspaniałych profesorów, ma również takiego profesora, jak będący dzisiaj w studiu ksiądz profesor, który do tego panteonu wielkich profesorów Katolickiego Instytutu Lubelskiego z pewnością należy i ja odczuwam dumę z tego, że tak właśnie jest. Chcę księdzu profesorowi Tadeuszowi tutaj podziękować bardzo serdecznie za szczerą prawdę i bezkompromisową prawdę w wielu przypadkach, ale zwłaszcza za tą ostatnią wypowiedź w Toruniu, która poddana została takiej bezczelnej krytyce, wypowiedź na temat tego ekologizmu, czyli na temat ideologii, która próbuje podszywać się pod prawdziwych ekologów, pod prawdziwych obrońców środowiska i natury i próbuje zafałszować rzeczywistość. To są tak zwani ekolodzy, ekoterroryści bardziej, którzy dbają o swoje prywatne interesy, a jeśli widzą naturę, to bez człowieka, czyli bez tego najważniejszego składnika, najważniejszego elementu tej natury, wykluczają człowieka ze środowiska, nie patrząc na niego. Ja mam z tym do czynienia jako wojewoda również, przecież mamy na międzywalu Wisły duże zakrzewienia, nawet zalesienia, które trzeba usunąć, bo w przypadku wielkiej fali powodziowej grozi to powodzią. Mamy Wisłę, która jest zamulona, płytka i też w przypadku dużej fali powodziowej grozi to powodzią, czyli zagraża bezpośrednio ludziom tam mieszkającym, a ci ekoterroryści, ci członkowie tej grupy, którą nazywamy, czy tego nurtu, który nazywamy ekologizmem, zabraniają nam tego robić w imię czegoś wyższego, nie wiadomo czego. Więc bardzo się cieszę, że ksiądz profesor wprost, bezkompromisowo mówi na ten temat, bo to trzeba mówić i jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków z księdzem profesorem się zgadza. Również bardzo dziękuję księdzu profesorowi za głęboką i naukową analizę fundamentów protestantyzmu i luteranizmu. To ksiądz profesor, jak wszystko zresztą, robi perfekcyjnie, w sposób naukowy, wyważony i prawdziwy. I to jest bardzo ważne, żeby mówić prawdę o autentycznych podstawach reformacji, rozłamu w Kościele. I trzeba tę wiedzę zgłębiać, nie po to, by przestać miłować naszych braci protestantów, ale aby ustrzec się błędów, które prowadzą do osłabienia Kościoła katolickiego, co widzimy doskonale na zachodzie Europy. Taka misja to misja również katolickiego przecież, a nie protestanckiego Uniwersytetu Lubelskiego i za to księdzu profesorowi bardzo dziękuję. Mówię to wszystko dlatego również, że jak słyszałem
rzecznik prasowy katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, moja koleżanka zresztą z Wydziału Prawa, miała powiedzieć w Gazecie Wyborczej, że słowa księdza profesora i nauczanie księdza profesora o tym ekologizmie również szkodzi kulowi. Nie wiem, czy to prawda, czy rzeczywiście takie oświadczenie miało miejsce, bo tego oświadczenia nie widziałem i nie czytałem. Mam nadzieję, że jest to tylko kolejna manipulacja Gazety Wyborczej, ale nawet gdyby to była prawda i takie oświadczenie by było, to chcę z całą stanowczością zapewnić księdza profesora, ale też zapewnić wszystkich naszych telewizów i wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja, że taki ewentualny pogląd pani rzecznik KUL nie jest poglądem większości pracowników naukowych i administracyjnych KUL-u. Taki pogląd, jeśli został rzeczywiście wygłoszony, to jest to pogląd zdecydowanej mniejszości pracowników KUL i tego środowiska, które nazywamy środowiskiem lewicowym i lewackim, które w KUL zawsze było i jest, też ma swoje miejsce, ale jeszcze raz powtarzam, jest to zdecydowana mniejszość lewicowa i niekiedy lewacka, która głośno wykrzykuje swoje poglądy i próbuje utożsamiać je z poglądami całego KUL-u, co jest po prostu nieprawda. To jest tak, zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu, to trzeba podkreślić, tak mniej więcej od końca ubiegłego XX wieku, ale była to, jest i pozostaje zdecydowana mniejszość, to podkreślam. Tak zwłaszcza w tym jest tego, że mniejszość próbuje wchodzić na głowę większości, trzeba się temu przeciwstawić. Jestem przekonany i chcę to podkreślić z całą stanowczością, że większość KUL utożsamia się właśnie z poglądami księdza profesora Tadeusza Guza i ludzkie, można powiedzieć, że zgadza się z nim w 100%, a nie utożsamia się z takim ewentualnym oświadczeniem pani rzecznik, jeśli ono oczywiście zostało w takiej formie udzielone Gazecie Wyborczej. I warto podkreślić to właśnie, to usunięcia KUL-u, które tak wiele dobra przewidzieli naszej ojczyźnie i wszystkim przed KUL-em kolejne wspólnocie pracy na rzecz dobra wspólnego, pracy właśnie takich ludzi jak ksiądz Tadeusz Guz, ale też wiele trzeba zacząć od siebie, bo tak to nie wypada. Nie krytykuj oceniaj, a my od siebie. Szpital psychiatryczny pobytu dziennego 2,5 miesiąca na Gruzińskiej 6. Jest wielu profesorów na KUL-u, którzy naprawdę utożsamiają się z poglądami księdza profesora i są dumni z tego, że ksiądz profesor Guz jest właśnie u nas i jest na KUL-u. Do nich należy przecież również pan profesor Mirosław Ryba, który przecież tak często gości na antenie Radia Maryja Telewizji Trwa. Więc bardzo dziękuję księdzu profesorowi, identyfikuję się z poglądami księdza profesora i z całych sił wspieram i popieram. Alleluja i do przodu, księże profesorze. 30 lat temu, dokładnie 30 lat temu, warto to w tym miejscu i teraz podkreślić raz jeszcze, papież Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim powiedział: Uniwersytecie, służ prawdzie. Tak apelował dokładnie 30 lat temu. Księże profesorze, konsekwentnie służ prawdzie, bezkompromisowani jesteśmy z tobą. Bardzo dziękuję panie profesorze, dziękuję panie wojewodo. Dziękuję ślicznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże profesorze, bo nie jeden profesor właśnie podpisuje się pod tym, co ksiądz profesor prezentuje też i sobą, jeżeli chodzi i o postawę, i o to, czego spodziewamy się po naukowcu. Chciałbym do takich słów dorastać. Wydaje mi się, że przede mną jeszcze długa droga, ale w moim wnętrzu pragnę iść taką drogą z całą pewnością, też już prawie 30 lat, bo moja droga filozoficzna rozpoczęła się w 1988 roku, więc w przyszłym roku będę mieć 30-lecie mojej drogi filozoficznej i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te urocze, miłe słowa, które są dla mnie bardziej programem, aniżeli stwierdzeniem faktu, to czego ja dokonuję, bo uważam, że to jest moja misja i chcę powiedzieć tutaj przy całej uczciwości, że cały szereg moich analiz, które przedkładałem i za granicą wtedy, kiedy pracowałem dla nauki tej europejskiej, czy niemieckiej, czy właśnie poza Polską, to zawsze o tym pamiętałem i teraz w Polsce 14 rok pracuję, dany mi jest i też się ogromnie raduję, najbardziej się raduję, że mogę pracować dla nauki polskiej, ale muszę powiedzieć, drogi ojcze Grzegorzu, drogi panie wojewodo i drodzy państwo, że to, co wielkie, to naprawdę pochodzi bezpośrednio od Boga. Dlatego z takim wzruszeniem i pewną rezerwą podchodzę do tych przemiłych słów pana profesora i wojewody naszej
ojczyzny w Lublinie, bo wiem, jak wiele zawdzięczam łasce i jak łaska Boża, jaką ona jest gigantyczną potęgą, pomocą, taką latarnią morską, zorzą poranną, no naprawdę czymś, co trudno mi nazwać i dlatego tak mi trudno do pewnych rzeczy się przyznać, chociaż pracuję czasami 24 godziny na dobę dosłownie, bo nie spałem, a ja się zastanawiam, dlaczego jeszcze nocy nie ma, a okazuje się, że to już jest poranek i jak zerknę sobie na dole w komputerze jest taka czas, zegar, i ja patrzę, a to jest 7:44, czy... A w ogóle nie czułem, że nie było nocy. Czasami nasz profesor, już świętej pamięci, dogmatyk, ojciec Stańczyk, mówił nam, że jeżeli brakuje 24 godzin, tak myśmy go pytali, ojcze, kiedy ojciec wszystko to robi? No to wtedy w nocy, mówi, jeżeli brakuje 24 godzin. Ale księże profesorze, taki poważny namysł, ci, którzy byli na konferencji, mieli okazję słuchać tego, pytanie o tą pozycję właśnie Boga jako tego, który jest stwórcą, a z drugiej strony jakby to próbować zestawić z tą negacją, totalną negacją Boga. Tak, to bardzo ważna kwestia, której dotyka ojciec Grzegorz i bardzo dziękuję za to, więc drodzy Państwo, proszę mnie też dobrze zrozumieć. Tyle lat rozprawiam się z różnymi ideologiami, ale jeszcze starałem się z żelazną konsekwencją, żeby nigdy nie obrazić ideologów. Tak jak już kiedyś chyba tutaj wyznałem, że w telewizji Trwantej, gościnnej, wspaniałej, gdzie można mówić tak, jak się myśli, to wyznałem, że nawet jak byłem w Londynie, to jechałem na grób Karola Marksa. W Niemczech odwiedzałem groby Martina Heideggera, Edmunda Husserla i innych filozofów, których kierunków myślenia nie podzielam. Ale pojechałem na te groby specjalnie, żeby się modlić, że Boże, przecież to był człowiek. Więc jeżeli jest nadzieja na jego zbawienie, a wiemy, że i Heidegger zakwestionował Boga Stwórcę i na swój sposób Edmund Husserl. Podobno Edmund Husserl się w ostatnich chwilach swojego życia nawrócił. Rozmawiałem osobiście ze szwester Adelgundis Jägerschmidt i pytałem o ten moment śmierci, bo ona jest świadkiem śmierci Husserla. I co ona może powiedzieć? Czy Husserl powrócił do Chrystusa, czy nie? Więc ona twierdzi, że było takie doświadczenie Husserla, że on tak jakby nagle powiedział, że widzę wspaniałe światło. I ona tak to interpretuje, że on jednak w tych ostatnich momentach życia powrócił do Chrystusa, ponieważ porzucił judaizm, później ochrzcił się jak na luterańskiego chrześcijanina, ale nie praktykował też i protestantyzmu luterańskiego. I dlatego właśnie to jego życie i jego fenomenologia z tym pojęciem takim centralnym wyzerowania wszystkiego, czyli całego istnienia, a to oznacza negacja wszystkiego, co jest. I dopiero ten promień czy prąd samoświadomości jako człowieka, on ma dopiero zadecydować o istnieniu tego, co jest. Więc można powiedzieć, że to wielki dramat. Tak, żebym powiedział, też drodzy Państwo, możemy różnie sądzić i o środowisku Gazety Wyborczej, czy innych środowiskach medialnych w Polsce, ale ja bym to sklasyfikował jako nieprawdopodobny, fundamentalny dramat wielu polskich obywateli różnego pochodzenia narodowego, ale także Polaków. Więc dramat polegający na tym, że my mamy już ponad 2000 lat dziejów nauki, nawet samej nauki. I choćby ta nauka metafizyki greckiej, jaka wspaniała, genialna, na tamtym etapie dziejów
No rzeczywiście takie naturalne objawienie, tak jak się mówi o kosmosie, że to jest naturalne objawianie się Pana Boga w Jego dziele stworzenia. I żebyśmy my dzisiaj zmagali się o pozycję Boga w racjonalności Polaków, to ja muszę przyznać, że w tym patruję tak głębokiego i zasadniczego dramatu, który między innymi polega na tym, że cóż z tego, że my Polacy i katolicy jesteśmy w ponad 90% katolikami. I ja bym powiedział, że wspaniale, uroczystość Bożego Ciała cudowna, niezwykła. Tyle ludzi. Sam przejeżdżając od Zamojszczyzny, od Roztocza przez Polskę, różne miasta, wioski, krajobraz, to wszystko widziałem, jak naród albo zdążał do kościoła, albo uczestniczył w procesjach, albo naprawdę z pietyzmem przeżywa te uroczystości, ale drogi ojcze Grzegorzu i drodzy państwo, powiedzmy sobie szczerze, z jakim dramatem my mamy w tym aspekcie do czynienia, że właściwie w szkole polskiej poza obecnością Boga na katechezie, Bóg Stwórca nie ma racji bytu na przykład na lekcjach biologii, fizyki, chemii czy innych zajęciach dzieci i młodzieży polskiej. Już nie mówiąc o wyższych uczelniach, gdzie to nawet w okresie komuny sami komuniści mieli wątpliwości, czy ten Darwin miał rację, czy nie miał. Więc nie było takiej pewności. A dzisiaj właściwie dla Boga Kreatora w Polsce katolickiej, która ma 1050 lat dziejów chrześcijaństwa i w ramach edukacji rozumu Polaków nie ma najmniejszego miejsca, a wiem co mówię. No to w tym momencie nawet powiedzieliśmy i mamy, bo ksiądz profesor wspomniał czasy komunizmu, my dziś mamy uniwersytety, bo kiedyś były tylko seminaria, tak, dla kapłanów, a dziś mamy uniwersytety, na których jest i teologia, ale to myślę promieniowanie powinno przenosić się też i na inne kierunki. Oczywiście, tym bardziej, że Jan Paweł II, właśnie on powiedział, że uniwersytet tak, autonomia nauki tak, że trzeba te porządki rozumu i wiary, czy natury i łaski precyzyjnie rozgraniczać, no ale nie można uprawiać jakichś paralelizmów, jakiejś sztuczności, że tu jest świat natury, czyli rozumu, a tam jest świat łaski. On nas nie interesuje, bo ja mam swój warsztat jako człowiek nauki i dlatego ze światem łaski, z Bogiem, owszem, idę do kościoła, nawet na procesję Bożego Ciała, tylko że jak ja pracuję naukowo, tak mówi bardzo wielu, jeżeli nie ponad 90% uczonych polskich, że tam, gdzie ja uprawiam naukę, to nauka z Bogiem nie ma przecież nic wspólnego. To się udało? No niestety, te wielopokoleniowe procesy indoktrynacji Polaków, bo proszę zobaczyć, 6-7 pokoleń Polaków to żyły stale w zniewolonej edukacji. Przecież myśmy mieli tylko przebłyski wolnej edukacji w ostatnich kilku wiekach. I dlatego też szkoła polska, Uniwersytet Polski uległy po prostu istotnej deformacji, polegającej, jeżeli dotykamy naszego tematu, między innymi na tym, że dzisiaj, jeżeli ktoś wrzuca, że tak powiem, pojęcie Boga Kreatora, no to przepraszam, to on może sobie w zakrystii kościoła, jeszcze na ambonie mu wolno o tym mówić, jeszcze. Nie wiadomo jak długo, nawet w Polsce katolickiej, że Bóg jest stwórcą. Ale jeżeli umysły Polaków i Polek, najmłodszych pokoleń, będą tak forsowane tą ideologią, szpikowane ideologią ateistycznego i materialistycznego ewolucjonizmu, to proszę mi wierzyć, to, że my dzisiaj stajemy Kościół w Polsce przed zamkniętymi seminariami, że seminaria pustoszeją. Dlaczego? Między innymi na własne życzenie. Jeżeli młody chłopiec, młoda dziewczynka słyszy, że kosmos, taki ład, taki geniusz, gdzie różne płaszczyzny istnienia kosmosu są taką genialnością, że powinny nas wprawić normalnie w zadziwienie, i kosmosem, i Bogiem.
A tutaj co się dzieje? My uprawiamy tak naukę, czy tak się deformuje ludzi i umysły Polaków, żeby po prostu, żeby broń Boże, nauka nie miała nic wspólnego z Bogiem. I dlatego też uważam, że zachowanie się niektórych przedstawicieli Gazety Wyborczej w odniesieniu do całej naszej konferencji, bo nie mówią, że tylko względem mnie, może ja stałem się jakimś pierwszorzędnym przedmiotem tej krytyki, ale to z wiadomych racji, że z pozycji filozofii, jeżeli się pokaże związki kosmosu z Bogiem wiecznie żywym, no to to jest dla ideologii ateistycznej ataką niestety ten główny nurt Gazety Wyborczej reprezentuje, że to jest ideologia ateistycznego neokomunizmu, neomarksizmu i ona nie została zrodzona w umyśle pana Adama Michnika, tylko pan Adam Michnik otrzymał tę ideologię z zachodu Europy i dlatego my dzisiaj jesteśmy tak spłycani, tak konfrontowani, że ja ośmielam się powiedzieć, że w aspekcie racjonalności Polaków i to w odniesieniu do tej centralnej prawdy, którą jest Bóg, Kreator, że my jesteśmy po prostu istotnie odcięci od Boga Stworzyciela. Księże profesorze, ksiądz profesor wspomniał o tym, że Bóg powołał z nicości wszystko i teraz jak to się ma do materii, do teorii ewolucji, stworzył wszystko. Mężczyznę, kobietę, wszystkich reprezentantów, tak, jeżeli chodzi o świat zwierząt, o roślin. I teraz, gdyby nakreślić też, bo tu jest ten spór, to pierwszeństwo bytowe człowieka przed właśnie zwierzętami, roślinami, przed drzewami, by pokazać, jaką istotą jest człowiek i teraz, dlaczego jest taka właśnie walka, żebyśmy to też umieli zrozumieć, bo nam są też potrzebne argumenty. W pierwszym rzędzie dla siebie samego, żebym ja siebie i zrozumiał, ale potrafił przekonać, jeżeli jest taka walka, taki nacisk ideologiczny na to, żebyśmy tracili grunt pod nogami. Negacja Boga prowadzi z zasady do negacji całej rzeczywistości. Tylko, że oczywiście duch czasu wie doskonale, że skoro tym najważniejszym bytem w widzialnym kosmosie jest człowiek, dlatego najpierw trzeba się rozprawić z człowiekiem. A proszę zauważyć, że dzieje nauki pokazują nam, że właśnie człowiek w starożytności, on wychodził z rozumienia, czy z pragnienia zrozumienia wszechświata, i doszedł właśnie do poznania tego ładu we wszechświecie, czyli nieprzypadkowo Grecy starożytni nazwali wszechświat kosmosem. A kosmos to jest ład. A u podstaw tego kosmosu, tak jak oni świetnie piszą, jest kosmos noetos, czyli kosmos idei, kosmos właśnie ten duchowy, rozumowy. I jeżeli uwzględnimy tutaj nauczanie chrześcijańskie w postaci urzędu nauczycielskiego Kościoła, to zrozumiemy, że ta wielka nauka katolicka, ona ukazuje, że właśnie rozum boski jest tą praracją dla wszystkiego. I oczywiście wolna wola Boga, czyli to, że Bóg nie tylko myśli kosmos, lecz także z miłości stwarza kosmos. Czyli wszystko jest powołane z miłości. I teraz właśnie Pan Bóg tak ukształtował, skomponował nasze życie, żeby ono było życiem duchowo-cielesnym. Bo tak się w planie Bożym Bogu spodobało, żeby nas uczynić istotami duchowo-cielesnymi. Ale tutaj ojciec Grzegorz dotknął bardzo subtelnego punktu, a mianowicie, jakkolwiek starożytni Grecy w epoce metafizyki świetnie sobie dali radę z poznaniem pochodzenia naszego ducha, czyli naszego ludzkiego rozumu od Boga, jakoś od Boga, że tutaj jest związek ścisły, chociaż nie był wiadomym związkiem, poznanym związkiem, ale rozum ludzki pochodzi jakoś z tego świata boskiego. To było decydujące. Ale geniusz
i Augustyna, i ojców Kościoła, i później świętego Tomasza Zakwinu. To było właśnie to odkrycie najwspanialsze, że święty Tomasz Zakwinu powiedział, jak to się stało, że Bóg myśli wszechświat, że jest takim doskonałym, najdoskonalszym bytem, Bogiem per excellence, a On myśli wszechświat. I co więcej, ponieważ wszechświat ma ten wymiar materialny, to Bóg myśli materię. Czyli materia jest racjonalną. I dlatego nawet uczciwi protestanccy uczeni przyznają, bez nauki Kościoła rzymskokatolickiego nie mielibyśmy nowożytnego przyrodoznawstwa. Bo spór trwał wieki o racjonalność materii. Starożytni Grecy, czy także Rzymianie, chociaż na różne sposoby cenili materię, ale oni wiedzieli, że gdzieś trzeba znaleźć rację dla irracjonalności świata, czyli dla tego, co złe, zbrakowane. I najczęściej starożytność opowiadała się za materią jako to racją tego wszystkiego, co jest na tym świecie zbrakowane. Najkrócej mówiąc. A czego nauczyli nas ojcowie Kościoła? I później ta szczytowa postać myślenia katolickiego w nauczaniu świętego Tomasza Zakwinu, zresztą doktora Anielskiego, którego hymny są właśnie między innymi w Boże Ciało czy przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu śpiewane. A mianowicie on powiedział, że Pan Bóg myśli wszystko, czyli i ducha, i materię, i cały kosmos, o ile On sam siebie myśli. Czyli Pan Bóg uczynił siebie prawzorem dla wszystkiego. I tutaj oczywiście ojciec Grzegorz nas prowadzi do człowieka. Tak, bo w widzialnym kosmosie człowiek jest najdoskonalszym obrazem i podobieństwem Boga. Bo jeżeli weźmiemy świat zwierząt czy roślin, one mają pewne odbicie doskonałości Boga, ale daleko mniej doskonałe. I dlatego tutaj po sporze o Boga centralnym zagadnieniem ludzkiej umysłowości, szeroko pojęte, jest pytanie o człowieka. A skoro, patrząc od strony pozytywnej, skoro Bóg jest tak doskonały, że nic do Jego doskonałości dodać nie można, to wiemy, że Pan Bóg pierwszego człowieka powołuje jako doskonały byt. Pierwotny człowiek, pierwszy człowiek rajski jest człowiekiem doskonałym. A później już, ponieważ Pan Bóg jest tak wspaniałomyślnym stwórcą, że zaprasza istniejącego człowieka do tego, żeby współpracował z nim w dziele przekazywania życia. I tak oto doszło do bytowości matki i ojca. Księże profesorze, za chwilę zapytam jeszcze o człowieka, o istotę, bo to istota obdarzona duchem i duszą. I spróbujemy przejść do świata, jeżeli chodzi o świat roślin, zwierząt, ale może zaproszę też naszych słuchaczy i widzów, żeby mieli tą możliwość kontaktu z nami. Zapraszamy, drodzy Państwo, tak słuchacze Radia Maria, jak i widzów telewizji Trwam. Dla słuchaczy Radia Maria telefonujemy na numery telewizji 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Mamy pierwszy telefon, księże profesorze. Prosimy bardzo. Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy. Szczęść Boże. Fascynujący temat, w szczególności dotyczy on bardzo aktualnej sprawy obecnie, czyli wojny cywilizacyjnej, wojny przeciwko naszym podstawowym, odwiecznym wartościom, przeciwko naszej kulturze opartej na cywilizacji greckiej, chrześcijaństwie, kiedyś w prawie rzymskim. To wszystko w tej chwili jest właściwie całkowicie wykluczane z życia społecznego i ma świętą rację ksiądz profesor, mówiąc, że właściwie prawdziwa wiara znika z naszego obszaru kulturowego, również i w Polsce. Niestety tak się dzieje we wszystkich sferach życia społecznego. Najbardziej przerażające jest to w medycynie i zamiast tej
boskiej kreacji mamy do czynienia z autokreacją. Mówię tu w szczególności o ideologii gender, gdzie okalecza się człowieka w imię utopii, bo przecież wiadomo, że nigdy się nie stanie mężczyzna kobietą i odwrotnie. Więc, ale nie tylko to. Właściwie odkąd zanegowano prawa boskie jako takie, prawda, od czasów rewolucji francuskiej, cały czas trwa obalanie kolejnych nakazów bożych. I jest to proces właściwie ciągły, który doprowadził już w tej chwili do niebotycznych, wołających o pomstę do nieba zbrodni, tak jak na nienarodzonych dzieciach, tak jak nawet już się w tej chwili kwestionuje, tak jak kwestionuje pan filozof Peter Singer, prawo do życia dzieci ułomnych już nawet po urodzeniu, jako osoby nie będące ludźmi. Jest to kwestia w ogóle istoty ludzkiej jako pojęcia, które jest od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. To jest obecnie negowane. To jest wojna cywilizacyjna, bo na przykład inna jest doktryna człowieka w Talmudzie, inna jest w chrześcijaństwie. Są różne spojrzenia na właśnie pojęcie człowieka jako istoty ludzkiej. A jest to zasadnicza kwestia dla obrony godności człowieka. Jest niedopuszczalną rzeczą, żeby pobierać komórki na przykład z płodów i nieświadomym ludziom je, prawda, wszczepiać w szczepionkach. Ludzie nawet nie wiedzą o tym, że są linie komórkowe wykorzystywane w medycynie, pobrane z abortowanych dzieci. I to jest... Pani Jadwigo, jeżeli mogę, bardzo dziękuję, żeby było też szansa dla innych, a ksiądz profesor na te sprawy, które pani poruszyła, odpowie, ale myślę, że rozumiemy też i to, o czym pani mówiła, wojna, negacja, prawda, przemiany w kulturze, przemiany, jeżeli chodzi o medycynę, naukę, ale to rzeczywiście, czy może być tak, że różne kultury różnie rozumieją człowieka, że mamy tutaj z tym problem? Tak, to wynika z bardzo prostej racji, że kultura jest dziełem ludzkim, w odróżnieniu od kosmosu, który jest dziełem Boga. I dlatego kosmos, czy w ogóle świat przyrody, nazywamy przyrodą czy kosmosem, a nie nazywamy kulturą. Kulturą nazywamy to, czego dokonał człowiek. I z tej racji, że u podstaw kultury stoją dwa centralne pojęcia, pojęcie Boga i pojęcie człowieka, stąd też tylko taka kultura jest prawdziwą, która bazuje na prawdziwym pojęciu Boga i prawdziwym pojęciu człowieka. I z tego wyprowadzane są prawdziwe pojęcia o zwierzętach, o roślinach, o drzewach, w ogóle o świecie kwiatów, owadów. Coś pięknego, to jest wszystko niezwykłe, ale pod warunkiem, że mamy do dyspozycji jako istoty rozumne i na przykład zajmujące się nauką, taką, którą jest medycyna, że mamy do dyspozycji właściwe pojęcie kreatora, Boga jako kreatora i właściwe pojęcie człowieka, który jest twórcą, bo o człowieku nigdy nie powiemy, że jest stwórczym człowiekiem, chociaż zachodni świat bardzo często używa, i to przechodzi do naszego polskiego języka, że człowiek powinien być kreatywny. O kreatywności możemy mówić tylko i wyłącznie w odniesieniu do Boga. Pan Bóg jest kreatorem. Człowiek może mieć pomysły, może coś tworzyć, ale właściwym pojęciem dla człowieka jest tworzenie. Człowiek tworzy, mając do dyspozycji materię, siebie samego czy narzędzia może sobie przygotować. I dlatego jakie poważne mamy problemy w tej chwili, to dobrze, że pani Jadwiga nadmieniła świat medycyny. I myślę, że to jest aktualna debata w Polsce i szczególnie w przestrzeni Kościoła katolickiego w Polsce, a mianowicie kwestia przyjmowania Komunii Świętej tak zwanej bezglutenowej. Tu natrafiamy na ogromne niezrozumienie rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, w sensie naukowym, medycyna stwierdza, że
zagrożeniem jest dla organizmu ludzkiego, dla jego stabilności 0,20 mg glutenu na 1 kg ciała ludzkiego. A co się okazuje? Że instytucji Kościoła w Polsce podłożono pewien błąd. Powiedziano, że 0,20 mg glutenu skutkuje negatywnie dla stabilności całego organizmu ludzkiego. A w świetle badań medycznych, owszem, 0,20 mg glutenu skutkuje negatywnie, ale dla 1 kg ciała organizmu człowieka. Nie dla całego organizmu. To od strony medycznej patrząc, ale spójrzmy na ten problem tak zwanej komunii świętej bezglutenowej od strony wiary. Jeżeli Kościół uczy, że w akcie konsekracji, w czasie mszy świętej dokonuje się transsubstancjacja, co to znaczy? Że jest przejście substancjalne, że substancja chleba tylko do czasów słów konsekracji jest substancją chleba. A co, jaka substancja jest później? Ciała ludzkiego Pana Jezusa. A tylko właściwości chleba są pozostawione, czyli my to nazywamy w języku nauki przypadłości. I przypadłości są rzeczywiście, że Przenajświętszy Sakrament smakuje jak chleb, ale my smakujemy właściwości. Natomiast faktem jest, i zresztą to potwierdzają potwierdza każdy cud eucharystyczny, także ten w Sokółce czy w Legnicy, a mianowicie, że my po konsekracji mamy z ciałem ludzkim Pana Jezusa do czynienia. A czym się charakteryzuje ciało ludzkie? Nie ma glutenu. W związku z tym to jest pułapka. I rozmienicie się z nauką, z naukami medycznymi i po drugie, a przede wszystkim rozmienicie się z wiarą. Jeżeli my wierzymy, już patrząc ściśle od strony wiary, że to jest ciało Pańskie, to znaczy, że czy to może być coś, co zatruwa nasz organizm? Absurd. We wierze. Czyli co to oznacza? To oznacza tylko, że my to pokazujemy problem, on się uwidacznia, że my mamy właściwie jako nauka katolicka zakaz, żeby wkraczać w przestrzeń nauki tej jako owocu ludzkiego intelektu. I tutaj widzimy, że Polska jako państwo i jako Kościół, że my potrzebujemy wspólnego namysłu i od strony państwa, i od strony Kościoła, ale potrzeba uruchomienia właściwych mechanizmów. My potrzebujemy uwolnienia edukacji dla prawdy, bo ja mam nieodparte wrażenie, że my owszem mówimy bardzo dużo o reformie w różnych aspektach kulturowych, politycznych, prawnych, ale przepraszam, najprostsze pytanie, no a gdzie tam jest jeszcze miejsce dla prawdy? I widzimy, że proste rozstrzygnięcia, kwestia ludzkich dolegliwości organicznych, które są, ale jak my podejdziemy od strony nauki i od strony Kościoła do nich? I już widzimy, że może trochę staliśmy się nieprzemakalni przez to, że ta ideologia jest tak wszechobecna, i wchodzi z każdej strony. Tak, a ta wspomniana ideologia gender, no to jest, kochani Państwo, proszę pamiętać, że czym jest gender? Gender jest neokomunistyczną ideologią. Dlatego, że gender wyrasta, to jest taki odłam, taki pączek ideologii neomarksistowskiej. Teraz miałem taką przygodę przedwczoraj, ponieważ dziennikarz Polskiego Radia zadzwonił do mnie w związku z tymi dyskusjami na forum publicznym i z zaniepokojeniem niektórych środowisk naukowych, którzy z wielką troską podchodzą do sprawy przyrody, czy ekologii, czy rozumieją siebie jako prawdziwych ekologów. I ponieważ Gazeta Wyborcza skłamała, że ja zdyskredytowałem naukę, ekologię jako naukę i ekologów poniżyłem, a ja w przemówieniu, to zresztą drogi ojciec Grzegorz jest świadkiem, drodzy Państwo, że ja w ogóle
nie użyłem nawet pojęcia ekologii, zdaje się, w tym przemówieniu toruńskim, a już zarzucenie mi i włożenie w moje usta, że ekologia jest odmianą nazizmu, jest ewidentnym kłamstwem. Czy ekolodzy są gorsi od nazistów? To z kolei jest fragment listu tak zwanego otwartego w kwestii szkalowania przeze mnie rzekomego szkalowania ekologii i ekologów. To tam jest takie też w usta mi włożone kłamstwo. Ekolodzy są gorsi od nazistów. Przecież ja takich słów w ogóle w Toruniu podczas tamtej konferencji naukowej nie wypowiedziałem, a one są w liście otwartym zapisane w cudzysłowie. Więc dla każdego człowieka nauki jasnym jest, aha, jeżeli ktoś nie sprawdzi, no to jeżeli ksiądz profesor powiedział coś takiego i że ekologia jest odmianą nazizmu, to należy go wyrzucić z uniwersytetu. Ale ja czegoś takiego nie powiedziałem, bo ja bym zdradził etos uczonego. Więc, ale z czym się rozprawialiśmy podczas tamtej konferencji, czy na wielu innych spotkaniach, ukazywaliśmy niebezpieczeństwo genderyzmu także, ale genderyzm to jest ideologia neomarksistowska. I dlatego nigdy nie można postawić tezy i jej obronić, że gender jest nauką. Gender z naukowością nie ma nic wspólnego, poza tym, że taką ideologię może oczywiście jakiś reprezentant nauki czy mediów rozpowszechniać, ale to jest nieprawda. A jeżeli ktoś nie posłucha racjonalnych argumentów i nie zbada racji ideologicznych, skąd dany nurt myślowy wyrasta, a ponieważ habilitowałem się z neomarksizmu, więc mogę wszystkim Państwu odpowiedzialnie powiedzieć, że genderyzm jest odmianą neomarksizmu. I pani Jadwiga ma słuszną rację. My znajdujemy się w epoce rewolucji, wojny. Tylko że my nie walczymy dzisiaj na kule fizyczne i armie się nie zderzają, przynajmniej na terenie naszym, tutaj Polski czy Europy, Unii Europejskiej, ale przepraszam, tutaj jest wojna ewidentna, wojna prowadzona na idee, na myśli i na projekty rozumienia wszechświata, Boga, człowieka, czy też negacji Boga, człowieka, czy też świata zwierząt i całego kosmosu. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, halo? Tak, powiedzieć? Bardzo prosimy, tak? Powiedzieć to na słowo, prosimy. Witam serdecznie, ksiądz Jan Śledzianowski z Kielc. Witamy serdecznie księdza. Chcę serdecznie podziękować najpierw mojemu byłemu studentowi z województwa kieleckiego, świętokrzyskiego i z powiatu Staszów, że powiadomił mnie o tej rozmowie w Radiu Maria i w telewizji Trwam i o wystąpieniu księdza profesora, który w tej chwili w rozmowach niedokończonych występuje. Serdecznie księdza profesora witam i dziękuję mu za podjęcie tego rodzaju tematów. Ja muszę powiedzieć, i dlatego ten student do mnie, były student do mnie dzwonił, że w 2014 roku wydałem książkę Dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt. I to jest właśnie ten problem, który jest drążony, był na konferencji w Toruniu drążony i jest drążony dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Ale finał dalszy tej dehumanizacji człowieka to jest wielka dzisiaj sprawa agitacji, promocji, no, śmierci człowieka. I dlatego też wydałem w tym roku książkę i on o tym też wie, ten mój był student. To jest samobójstwo w dziejach i w cywilizacji śmierci. Cywilizacja śmierci to jest właśnie dzisiejsza cywilizacja, która prowadzi rozmaitymi drogami do śmierci rzeczywiście człowieka. Natomiast rzeczywiście w wielkiej ochronie jest przyroda i ja jestem też za ochroną przyrody, tak, bo Pan Bóg ją dał, żebyśmy mądrze gospodarowali światem, nie niszczyli świata. Ojciec Święty w encyklice Centesimus Annus powiedział wyraźnie, że
człowiek nie może tyranizować, nawet takiego wyrażenia użył, przyrody, ale właśnie ma roztropnie, używając rozumu, którym go Bóg obdarzył, panować nad przyrodą. I o to harmonię chodzi. Niewątpliwie, że dzisiaj w neokomunizmie, prawda, ta ideologia dochodzi do głosu, no i człowiek jest zdegradowany. Dehumanizacja człowieka następuje, co możemy na każdym kroku widzieć. Nawet i w tych wojnach, które się w tej chwili toczą i są niesprawiedliwe i krzywdzące dla wielu, powiedzmy, narodów na świecie. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze, że następuje wielka dechrystianizacja na zachodzie Europy, w Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że człowieka wyniósł Bóg w akcie stworzenia i stworzył go na obraz i podobieństwo Boże. Ale wielkie wyniesienie człowieka jest w Jezusie Chrystusie. I dlatego jest taka walka z chrystianizacją, czyli z Jezusem Chrystusem, którego się wyklucza i, prawda, likwiduje się wizerunki Chrystusa, krzyże się likwiduje i tak dalej. Zupełnie słusznie ojciec tutaj zauważył, że, prawda, dzisiaj jest tak jeszcze w Polsce, ale nie wiadomo, co będzie w najbliższej przyszłości. Ja taką obawę też mam i dlatego solidaryzuję się z księdzem profesorem. Jesteśmy przecież wychowankami, można by powiedzieć, Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, jak również i z telewizją Trwam, i z Radio Maria, ojca serdecznie, także prowadzącego dzisiaj rozmowy niedokończone, serdecznie pozdrawiam i serdecznie pozdrawiam ojca dyrektora, ojca Tadeusza, jak również i cały zespół pracujący w telewizji Trwam i Radio Maria. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy, księże profesorze. Dziękujemy za telefon, za głos. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi, dlatego że rzeczywiście ten problem główny i dla państwa polskiego, i dla Kościoła w Polsce dzisiaj, i dla narodu polskiego, i całego społeczeństwa polskiego, które w całości tworzy państwo polskie, to jest ten problem centralny, polegający na tym, że jeżeli się dąży do systemowego usunięcia Boga objawionego w Jezusie Chrystusie z Polski, tak jak się to czyniło systemowo w Europie Zachodniej i dalece się te procesy powiodły, że tam właściwie pozostały tylko wyspy takich wiernych katolików, wiernych chrześcijan i po prostu ta kultura racjonalności zamarła. Można powiedzieć, że uniwersytety Europy, które swoje istnienie zawdzięczają Kościołowi rzymskokatolickiemu jako wynalazcy uniwersytetu, obecność dla nauki Kościoła jest śladową. Ona jest jeszcze w jakiejś mierze tylko na wydziałach teologii katolickiej, tak jak w Niemczech, że te wydziały są na uniwersytetach, tylko że między takim wydziałem, który stara się być wiernym oficjalnemu nauczaniu Kościoła, co jest dla przeciętnego człowieka Uniwersytetu Zachodniej Europy czymś nawet nie tylko, że niewłaściwym, nieprawdziwym, zafałszowanym, ale ci ludzie, którzy na uniwersytetach są na przykład jako teologowie i są wierni nauczaniu choćby papieskiemu, to uznani są za ludzi najbardziej godnymi politowania. No, chyba, że idą na lewo. Tak, współczucie. Że skręcają już na lewo. Tak, ci są w pełni akceptowani. Co to, kochani państwo, oznacza? To oznacza, że polską racją stanu, zarówno Kościoła w Polsce, jak też i państwa polskiego, jest wierne kontynuowanie katolickiego nauczania Kościoła. Wierne. I tutaj niestety Kościół też musi zwracać uwagę na kwestię edukacji, ponieważ jeżeli
odpuścimy edukację, jeżeli Kościół w Polsce powie, my się zajmujemy przestrzenią łaski, państwo jest podmiotem kształcenia od żłobków po uniwersytety, więc my mamy kilka uczelni katolickich czy wydziałów katolickich i my się tylko tym zajmiemy, uważam to za konieczność, żeby Episkopat Polski przyjrzał się systemowo